Proszę. O, jest, patrzcie co kupiłam. To jest coś, o czym ona totalnie marzyła. Miłajcie z Igro, idzie z mu. Stało się coś? Co ci się stało? Ząb ci wypadł? O kurde! To? Podoba się prezent? Co mój Jezeku, jaki cieszę! O, rozdzieraj tatę. O kurde. Ale czy się zwariowała? O Jezu, co jest? Hej, jołka wszystkim! Witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj jestem z moją największą miłością życia, czyli Promisławem. I dzisiaj, moi drodzy, mamy 24 grudnia, czyli Wigilię. Niestety w tym roku nie udało mi się nagrywać jakichś takich codziennych vlogmasów i tak dalej, ale po prostu nie dość, że miałam remont, studia, sporo zmieszania, ale mam nadzieję, że może za rok się uda. Tak czy siak przygotowałam jako ten ostatni filmik w grudniu, w którym robię niespodziankę dla mojej rodzinki, dla moich rodziców, dla mojej siostry, dla mojego chłopaka, także to wszystko chcę wam tutaj pokazać, bo myślę, że kupiłam całkiem fajne prezenty w te święta, zebrałam sobie pieniążki i mogłam pozwolić sobie na jakieś takie porządniejsze rzeczy, tak powiem, rzeczy, które faktycznie przydadzą się i mi będą na lata. Nie mogę mówić, co to jest, bo tutaj wszyscy mnie podsłuchują. A zresztą, co ja mam się tutaj produkować? Sami zobaczcie, bo jak wczoraj kupowałam te prezenty, w sumie nie tylko wczoraj, to wszystko wam nagrałam, także wiii! Moi drodzy, zaraz będę dokonywać jednego z większych zakupów mojego życia, a mianowicie prezenty świąteczne, ale jakie? Spełniam marzenia. Wspominam marzenie, kupuję moim rodzicom nowy ekspres, bo oni mają swój ekspres od, nie wiem, kilkunastu lat. W sensie nie wiem, czy to jest ich ma... Au, fuck, jak się walnęła. Znaczy, może to nie były takie ich marzenia, ale już od dawna mówili, że chcą sobie kupić nowy ekspres, ale tutaj jakiś remont, tu co. I cały czas, wiecie, gdzieś brakowało, że tak powiem, tych pieniędzy, żeby kupić taką, można powiedzieć, pierdołę. I wiem, że zawsze to najbardziej boli, gdy się kupuje taką rzecz, która wcale nie jest niezbędna, ale trzeba jednak na to wydać kupę siana. Więc stwierdziłam, że ja im kupię ten prezent, bo już tak się zbierają i zebrać się nie mogą. O, jest, patrzcie, co kupiłam, patrzcie, co kupiłam. Patryk biedny dźwiga. Tutaj są jeszcze dodatki do tego. Nie wiem, nie znam się na tym, ale pan nam doradził, żeby to wziąć jakiś od kamienia, czy blablabla, super randko, ale się cieszę. A co to jest? Co to mój piesek, kochaniku? Co to mój piesek, jak się cieszę? Obozę. Jest szczęśliwy, jestem obozę. No chodź tu do mnie, no chodź, ojej. No chodź, buziola mi daj. Ojej, jaki zadowolony. Ogólnie ubrałam choinkę. Kupiłam sobie prezent od siebie dla siebie. Kroksiki. Nigdy nie miałam kroksów, w sensie miałam, ale takie, wiecie, nie oryginały. Mam jeszcze takie podwyższenie. Moja mama powiedziała, że wyglądają jak buty takie do pracy. Ale ogólnie mi się podobają, bo to był prezent ode mnie dla mnie. Jeszcze kupiłam sobie inne rzeczy, ale nieważne, to zobaczycie w ogóle w odcinku z prezentami, bo jak co roku też w tym roku nagram. No a tymczasem ubieramy choinkę, bo mimo, że jest 23, no w sumie 24 już prawie Wigilia, moi drodzy. I my o tej godzinie ubieramy choinkę, bo oczywiście my zawsze choinkę ubieramy na ostatnią chwilę. O, oh yes. Ale mamy małą choinkę w tym roku. Ona jest duża, ale jest mała jako na takie, które zawsze mamy. Tak. Mamy takie ogromne. Tak. To, że kupowaliśmy na ostatnią chwilę, to nie było już wyboru. Tak. Tak. To teraz cały czas mam w głowie tą piosenkę Godlewski. Boże, nie. Chcę się tego pozbyć. A ja może zrobię jakąś taką bardziej kolorystycznie? Nie. Słowo na by. Jakie? Słowo na by. Jakie? By i... Bić? Tak. Jak powiedziała mama? No przecież się przeobiedzieliśmy. Nie, ale nie. Jak na górę weszła i coś powiedziała, to nie powiedziałaś, patrz, mamy jakie fajne turtle. Yes, turtle. A mama, fajny ten turtle. Turtle. No przecież się już wkurzasz. To jest taka piękne. Śpiewajcie z Igro, idźcie z mu. Marty. For Halloween, come around and we ain't knocking the chair.
takie ogólne prezenty dla mojej rodzinki i tam bliskich dla mnie osób, więc po kolei wam pokażę, co mniej więcej kupiłam. Tutaj jest prezent dla moich dziadków, są to perfumy. Są dla jednego dziadka, to są dla drugiego. Ciężko mi stwierdzić, jaki mają zapach, więc po prostu są ładne. Prezent dla mojej dzieci, jeszcze tutaj do tego dochodzi błyszczyk i mamy tutaj skarpetki Donaty, mega słodkie. No i taki róż z Too Faced. Tu jest prezent do mojej kuzynki, ogólnie ona lubi się tam malować, jakieś makijaże, coś na dlatego stwierdziłam, że zrobię jej taki zestaw po prostu kosmetyków do makijażu. Paletka cieni, właśnie też z Too Faced, z tej samej kolekcji, co ten róż. Jakaś pomadka z Revolution, taki balsam do ust z NYX, który też sama mam i jest bardzo fajny. I tutaj mam jeszcze taki żel do brwi. No i tutaj są prezenty dla moich babć. Muszę ceny odkleić, bo tu ceny widać, ale nieważne. Ja w ogóle jestem mistrzem nieodklejania cen, naprawdę. Milion razy miałam tyle po prostu wpadek, że mam nadzieję, że teraz będę o tym pamiętać. Dla obu babci mam jakby ten sam zestaw. Kubeczki, taka ozdoba choinkowa. Tutaj takie cukieraski. Tutaj takie cukieraski, też takie ozdoby choinkowe. Tutaj są herbatki. Dla jednej babci mam herbatkę mikołajkową. Jakby moja mama już ją próbowała i powiedziała, że dobra, więc stwierdziłam, że posłucham się głosu rozsądku, że tak powiem, i również wezmę tą mikołajkową. I tu jest kwiat wspomniany, czyli to jest taka kulka, którą się wrzuca do dzbanka i nagle z niej robi się taki kwiat, tak wiecie, tak się rozkłada ta kula i z tego jakby powstaje herbata. Także bardzo fajna opcja według mnie. Dobrze, że ją kupiłam trochę wcześniej, bo teraz już na przykład w tym sklepie kompletnie nie ma tych kul, także fajnie. No i tutaj dla drugiej babci jakby zestaw jest ten sam, tylko że zamiast mikołajkowej mam lazurowe wybrzeże, czyli taką herbatę, która jest niebieska, a jak się pokropi cytryną, to ona zmienia kolor na fioletowy, więc mega fajna akcja. No i też kubasek do tego, taki fajny. Jakby prezent dla kuzynki, to tutaj jest prezent dla kuzyna i dla niego mam taki kubeczek z dinozaurem, mega słodki. Takie skarpetki, proszę bardzo, tutaj z Mikołajem, tutaj takie w paseczki, one są takie mięciutkie, fajne, urocze. No i jakiś Kinder, o, akurat tu są szokobąsy. Tu jest prezent dla moich rodziców, ale jakby to jest tylko ten początkowy prezent, bo ten główny prezent czeka tutaj, już jest zapakowany. I też dziękuję tacie Patryka. Patryk to jest mój chłopak, jak coś, bo jego tata właśnie pomógł mi to zapakować, bo ja kompletnie nie wiedziałam, jak się za to zabrać, także mega dziękuję. No a tutaj jest jakby dalsza część prezentu, czyli kawa. Tutaj mamy od kamienia, czyli coś tam, tutaj jakieś coś tam, kompletnie się na tym nie znam. Pan mi to doradzał, więc liczę na to, że pan mi doradził dobrze. Tutaj jest prezent dla Bartosza i tutaj mam dla niego koszulkę. Bartosz to jak coś jest brat Patryka, czyli mojego chłopaka. No a tu jest jeszcze prezent dla rodziców Patryka i tutaj mam taki zestaw właśnie też z tego sklepu Czas na herbatę, to jest Irish Whisky kawa. Herbata, po prostu zielona choinka. Tutaj mam dwie świeczuszki takie. No i oczywiście gwóźdź programu, moi drodzy, czyli prezent dla mojej siostry. Tutaj jest jakby pierwsza część prezentu, a druga część prezentu to jest coś, o czym ona totalnie marzyła, czyli jest to iPad. Mega się cieszę. Ja myślę, że ona się zesra, jak to dostanie dosłownie. No także to jest jakby nasz gwóźdź programu, będę musiała to jakoś ładnie zapakować. A to będzie ten prezent, który dostanie na początku. Jakby najpierw dostanie to, a potem planuję dać jej to, żeby miała, wiecie, taki szok, że myśli, że to już wszystko, a tu jeszcze nagle to. I w ogóle to jest coś, co moja siostra mega, mega chciała podobno. Jak dla mnie torebka trochę bez sensu, bo zobaczcie, to jest takie, że jakby nic się tu nie schowa. No ale dobra, jak jej się podobało, moja mama powiedziała, że ona będzie tak szczęśliwa z tego. No i tutaj jeszcze zakupiłam jakieś sobie typu jakieś szokobąsy, Twixa, więc myślę, że samo to daje mega dużo szczęścia, jeszcze jak dostanie to, to już w ogóle będzie szok. Nie mogłam zapomnieć o najważniejszym domowniku, czyli o moim piesku. I kupiłam mu taką zabawkę. Mega urocze. I w ogóle ten reniferek jest chyba dednięty. A dla Patryka, poza jego giga prezentem, kupiłam też butki. Nie wiem jak wam, mi się mega podobają. Są takie jakby masywne, coś w tym stylu. A Patryk w sumie wydaje mi się, że lubi takie buty, także zobaczymy. Jak mu się nie spodobają, to najwyżej sobie wymieni na jakieś inne. Ale ja myślę, że fajne z Adidasa. Także teraz będzie czas pakowania. No jak zwykle u mnie na ostatnią chwilę, ale tutaj mam torby. Właśnie nie wiem jak ja to zapakuję, bo tych prezentów naprawdę jest sporo, a toreb mam trochę mało. Nie wiem, zobaczymy jak ja to wszystko zapakuję. Ogólnie mamy coś takiego, że otwieramy prezenty wieczorem. Jest ta pierwsza gwiazdka, coś tam, no to właśnie wtedy otwieramy prezenty, ale zawsze jeden prezent dostajemy rano, 24, więc tutaj mamy nasze prezenty poranne. Ja mam taką kulę, taką białą z takimi... To jest wanilia. A ja mam orange and cinnamon. I teraz otwieramy to. 3, 2, 1. Patrz jakie ładne! Ładne, co nie? Też ładne, patrz, jeszcze takie diamenciki, super. To jest naszyjnik czy bransoletka? Naszyjnik! Pokaż twoje. Ej, ty też masz takie diamenciki. Tak, tylko że ja mam takie jakby... O, ja mam kółko, ty masz takie. Ej, mi się bardzo podoba. Skrzydło z takimi diamencikami, to jest naszyjnik taki srebrny. Martyna ma taki z takim kółeczkiem, tutaj też są takie czarne diamenciki. Jeszcze mamy takie podobne. No. Bardober, bo dosłownie za jakieś 10 minut będą gościa, a ja jeszcze jestem niepomalowana, nieogarnięta, z mokrymi włosami, przed chwilą się kąpałam, także let's go! Okay.
moi drodzy, prezent dla Patryka. Co to jest? Drodzy widzowie, on nie wytrzyma. On będzie w szoku, w totalnym szoku. Proszę bardzo, poza butami Patrykowi zamówiłam również fotel Diablo. A żeby tego nie było zbyt mało, to zamówiłam też dla siebie, żeby Patryk miał swój fotel, żebym ja miała swój fotel. Co więcej, bo to też nie wszystko. Patryka fotel, na poduszce ma jakby jego wyszyty napis, wyhaftowany napis Ciechom. Także jest, mam nadzieję, że on się ucieszy, zwłaszcza, że w ostatnim czasie mówił, że bardzo by chciał zacząć nagrywać takie live'y albo na Twitchu, albo na YouTubie, albo na TikToku, nie wiem, tam to już od niego tak naprawdę zależy. Myślę, że taki fotel mimo wszystko będzie fajny, jak będzie nawet sobie chciał coś montować, coś nagrywać. Taki fotel, wiecie, zawsze będzie spoko, nawet w sumie na studia będzie musiał coś zrobić. To sobie usiądzie przy biurku, przy takim wygodnym fotelu i będzie po prostu cudownie. Akurat teraz w Toruniu mamy nowe mieszkanko, także myślę, że taki fotel się przyda. Nie wiem, czy oba fotele się zmieszczą, czy jeden po prostu ten mój nie zostanie w Płocku, a ten Patryk po prostu nie pojedzie do Torunia. Ja tak jestem ciekawa jego reakcji, serio. Jak on zawsze do mnie przychodzi, to zawsze siada na tym moim fotelu. Teraz będzie miał swój. Ale to już jest kolejny fotel z Diablo, który posiadam. To jest według mnie jedna z najlepszych firm. Tak nie najlepsza w sumie. Takie, wiecie, fotele gamingowe, ale nie tylko, bo ja na przykład osobiście nie jestem jakimś super gamerem, a taki fotel miałam. Tylko właśnie mój fotel już ma chyba kurde z 4 lata, w sensie no one w sumie się tyle trzymają, bo ten mój no jakby nadal jest niezużyty, że tak powiem. Ale wiecie, po prostu chciałam troszeczkę odświeżyć swój pokój, no i zamówiłam sobie. Ostatnio miałam fotel właśnie taki biało-czerwony, a teraz zamówiłam biało-różowy. I trochę inną serię, bo jeden fotel to jest X-Horn, a drugi to jest X-Gamer. Także no, nie wiem, który to który był, szczerze nie pamiętam, ale otwórzmy najpierw ten. I oba są w wymiarze normal, bo ogólnie na stronie Diablo macie do wyboru Kids, Normal i King. King to są takie wielkie, Normal to są po prostu normalne, jak sama nazwa wskazuje, a Kids to są takie dla dzieci. Ja miałam możliwość testować wszystkie rozmiary, osobiście stwierdziłam, że Normal jest idealny dla mnie. No i myślę, że dla Patryka też będzie git, w sensie chciałam wziąć tego Kinga, ale stwierdziłam, że w Toruniu nie mamy aż tyle miejsca, żeby gdzieś te wszystkie fotele zmieścić, więc dwa w wymiarze normal nam na pewno stykną. No i jak mam to otworzyć? Skomplikowane. A tu jakiegoś rudzielca mamy? Pokaż się rudzielca. Ej! Oh. Proszę, Martynka. Ale ci żartuję, jak wszyscy stoją. Jakiś ostrzał, bo bolę. To nie ważne. O, dziękuję bardzo. Browarki, faktycznie. O, jakie fajne. Puste pudełka dostałaś chyba, co? No Jezus Maria! To jest dla Paulinki. Dziękuję bardzo. Tutaj też są dla Paulinki. Jezu. Dzień. Ma trochę z Victoria's Secret. Ma i trochę z Victoria's Secret, masz rację. Tutaj miało być dla Filipka wóz tutaj. Chciałam dwa nowego mieszkanka i też sądo. Zdaje się taka podstaweczka ze świeżką. To już na twoje gospodarstwo? No tak, no. No jeszcze więcej, jak pana pytała będzie, nie? To jest coś, co ja chciałam. To jest. O, jakie ładne! Coś czuję, że jest rozmiar. Dobry! Patrz, mamo! Patrz, mamo! Mama jak z kamerą stoi! Mikołaj! Ale słodyczy nigdy nie zabiera. Co tam masz, Fili? Nie, ładna! Z cukierkiem. Wow! No i tak jak wspomniałam, słodyczy nigdy nie zabiera. Czekałam, że no i teraz wytłumacz, co to jest. Co to jest? Wosk sajowy. Co? Są barwniki, knoty, pojemniki. O Jezu, jaki zestaw w ogóle cały. To teraz wszyscy będą składać u Martyny zamówienia na świeczki. Gdzie są zapachy? Ale jaka malutka ta klawiaturka. Ładnie. Na dużym miejscu na biurku nie ładnie. A Promis nie dostał żadnego prezentu. Promis dostał, no właśnie. Dostanie jeszcze chyba. Paula chyba mi coś mówiła. Elegancko. A to co to jest? Do kąpieli. To tam pewnie są otworzy. Fajne? Bardzo fajne. Cudowno. Będzie pasowała do pokoju? Dobra, tu mam wszystko opakowane, prezent dla Martyny, dla rodziców, tutaj dla reszty, proszę bardzo, elegancko. Proszę bardzo, to od toruńskiego Mikołaja. Uwaga, tylko kubek, żeby nie spadł. Prezenty tego tylko dostawać dzieci. No jak to? Dziękuję. Proszę bardzo. Ojej, to uwaga, kubek. Mam też dla dziadków, ale niestety nie mam ładnie zapakowanego, bo już mi nie starczyło papieru. Proszę bardzo. O mój Boże, dziękuję.
Ale tak, termiczna, termiczna to szklanka. Dziękuję. Mara, jaki to jest? To dla mnie tak. Ale też to różowe. Mam się bać? No zobacz, jaki genialny. Zobacz, teraz mi się z tą skierzę. No, no daj mi. To są skarpetki w ogóle. Serio? A co to jest? Tak, uroczy zarobione. O, najpora mnie z pracy znają z tych skarpetek, nawet pacjenci. Prawda, Marko? Ty się nie śmiej. Nawet nie wiesz, ile było problemu z twoim prezentem. Cały czas się coś widział. Raz Patryk mi go rozwalił, potem musiałam go od początku kupować. Potem był jakiś zły wskut i musiałam szukać masakry. No dawaj, otwieraj. Ooooo! Będę miał tego picia, jak będę grał. Wow! Świetny. No. Do kapci będzie mi pasował. Do czego? Do kapci. Anna, pamiętasz, jak dostałem od ciebie kapcie kiedyś? No. No, to będę mi pasował. Idealnie. A może ci kolory ci jeden kolor? No, awokado. Chciałam to awokado. Może i moje ukochane słodycze. Jeszcze mam tutaj pręgi. Jeszcze? No, ale spadnie, bardzo to zobaczysz. Nie wiem, czy ci się spodoba. Przyda ci się troszkę do rysowania. Jeszcze. A to wiem, co to jest. Mówiłam mamie. Zostaje? No, chyba to jest to. Mikołajowi nie mamie, Martyna. No właśnie. Ja Karmina. Co? A co to jest? Co ci stało? Ząb ci wypadł? Martynko, co ci jest? Co ci jest? Stało się coś? Co ci się stało? Ząb ci wypadł? Boli cię coś? Nie mam! Co ci jest? Co to jest, Martynko? Co to jest, Martynko? A co to jest takiego, powiedz? Na choinkę. O kurde! iPad! O kurde! Co jest ona tak przeżywa? Tablet, taki... Co? Jaki tablet zapisujesz? Ty możesz przestać. Co? Podoba się prezent? I co przyda się do rysowania? Myślałam, że to są te ołówki, co ci mówiłam. Specjalnie tak powiedziałam. Trochę drogie te ołówki. No. Gotuję, bo nie odkleiłam tego tutaj. Masz ubezpieczenie, więc jak zepsujesz to, jak coś, to jest ubezpieczenie. Ale chciałaś czy nie? Bardzo. Za co płaczesz z prezentu? Ona płacze ze szczęścia. To faktycznie ten Mikołaj bogaty, jak takie prezenty robi. Zbierałaś na iPada kasę, co nie? To tą kasę, na którą zbierasz iPada, możesz sobie kupić tego Apple Pencil. Żebyś mógł rysować, bo nie masz tutaj Apple Pencila, więc sobie możesz dokupić. Dziękuję. To dziękuję Mikołajowi, tak? Tak, Mikołajce. A z tym prezentem też było dużo problemów, musiałam go zamawiać, bo go nie było w sklepie i dzisiaj dosłownie rano po niego jechałam. To jest ten biały? To jest taki biało-srebrny, no. Tylko, żeby nikt coś nie wyniósł. O Jezu. Pomina, uściśnij, bo ona nie wierzy. I masz awokado swoje, które chciałaś, nie wiem, co ty tam zmieścisz, bo to nie ma kompletnie na nic. Ale to świetne to awokado. Ja mówiłam, mamie pokazywała. Hania z Jane zmieniała. Telefon się zmieści, najważniejsze. W sumie tak, przydałoby się go gdzieś schować, żebyś już tym razem go nie zgubiła jak za. Teraz ja mam coś dla ciebie. O, teraz zmianka prezenta. To jest coś świetnego. Od momentu, kiedy zaczęłam szpikować, mówiłaś, że chcesz to, żebym zrobić. Królika zrobił. O Boże, jaki słodki! Ale mega, uroczył się z takimi wielkimi uszami. A masz na ogonek. W ogóle, gdyś musiałaś tak męczyć Właśnie o dziwo nie miałam aż takich problemów z nim. A, słodkie, dzięki! Mam całą kolekcję, już w samochodzie Patryka przy oknie nam siedzi żółwik i zawsze jak stajemy na światłach, to wszystkie dzieci tylko tak patrzą na tego żółwika, jak idą i patrzą. Po prostu nie zdążyłam, zrobiłam jeszcze dla mamy i dla taty. Dla mamy. Dla taty teraz mam trochę mniejszą, ale mam jeszcze dodatkowo to. Mini żółwik! Został jeszcze jeden prezent dla rodziców. Chciałam bardzo wam podziękować za to, że pomogliście mi w tym dworze, z tym mieszkaniem, w ogóle z tymi studiami, w ogóle za wszystko chciałam podziękować. To jest pierwsza część prezentu. To razem odpuśćmy, to jest wasz wspólny prezent. Co to jest? Kawa. Kawa. Na cały rok. Ja już wiem, co tam będzie. Garnek na kawę. Jest! Spójrzcie, no bo cały zestaw już macie od razu. A to co to jest? Nie, nie, nie. Nie wiem, pan mi to powiedział, że muszę kupić. Nie żartuj, że to jest ekspres do lomki. Zdobycia ekspres do kawy. To jesteś w szoku?
Jestem w szoku. Ale otwórzcie, bo może wam nie podoba. A może to nie będzie w ogóle to? No właśnie. O czym myślę? O ja, ale fajne. Takie ładne. No dawaj, rozdzieraj. Każde dziecko. Rozdzieraj, tata. Dobra, już. O kurczę. Wujek, energii ci nigdy nie zabraknie. Ale czyście zwariowała. No bo już wszyscy tak mało to narzekali, że tata ci nie robi czas kawy. Nie umiałaś zrobić sama kawy w naszym ekspresie, więc tutaj byś miała idealnie. Nie, a wiesz co jest super? Tutaj masz jakby już kawę wbudowane, jak się robi. Po prostu sobie klikasz, tak jak wiesz, jak jesteś w hotelu, sobie klikasz cappuccino i od razu ci wylatuje cappuccino, nie musisz się męczyć. O Boże. Wiesz. Czyście zwariowała. To macie do tego ekranik i wszystko. Wariatka. Dziękujemy Mikołajowi. Dobrze, że to koło byśmy się wstrzymali chwilę, nie? Ale tak się wstrzymywaliśmy. A mieliście jakieś takie słowo? Słyszycie, to byli powiedziałam, zamiast prezentować swoje wyzywają mnie. O takim nawet nie myślałeś, nie? Nie, no nie, to tak. Ale wariatka, no nie? Może w końcu teraz wam się prezent wyspodoba. Ona jest nienormalna. No. Jak nienormalna? No jest. Jak coś, to też mam ubezpieczenie na to. Chyba się ucieszyli. Nie, no to nie. Super jest to, że tam masz 13 różnych kaw chyba, wydaje mi się, że 13 różnych kaw wbudowanych wewnątrz. Po prostu klikasz ekran i sobie wybierasz, czy chcesz latte macchiato, cappuccino, kawę latte, czy coś tam, nie znam się, espresso. To jak, no dosłownie, że tylko klikasz i ci się od razu samo robi. Jaki ładny, elegancki. Podoba wam się? To fajnie, że w końcu trafiłam z prezentami. No, dziwne, że mi się trafiła. No bo wy już ten swój ekspres mieliście mega długo i tak stwierdziłam, że przydałoby się wam coś nowego i coś, co mama będzie umiała korzystać sama. Z tamtego zawsze ma zawsze, jak na przykład coś zje i potem musi wypić kawę, co nie jest zawsze serciukowo. Tak to wygląda. Dosłownie. Dlatego, żeby mama umiała korzystać, to stwierdziłam, że wezmę taki łatwy do obsługiwania. Proszę, nowa zabawka dla ciebie, tylko muszę ci metki zdjąć. Ta świąteczna z zabitym reniferkiem. Jakiś szczęściek! Kindera! No bo mówiła, jeszcze dzisiaj mówiłaś o... Masz nowa zabawka! Chyba się spodobała, co? No i może sobie... Gdzie o czym jaki elegancki. O ja! Sporawy jest. Ale w sumie to chyba dobrze, jak do rysowania to będzie ci wygodnie. No. I jest, no z tym przyciskiem to świetne, bo jakbyś nie kupiła bez tego przycisku, to nie umiała obsługiwać tych bez... Ale w ogóle te przyciski są takie fajne, bo są takie klasyczne. O, jest! Polski. Elegancja. Na jakie to jest? Na babci? No. A to już to starość. A też powiedzieć Mikołajowi, że chcesz nowy telefon. O Jezu. Martynko, to może jeszcze nam kolędę zagrasz, jak już tutaj jest. No właśnie. Co? Zagrasz kolędę? No dobra, ale jak się pomylę, to nie, przecież... No już teraz to wie. Tam cię gryzie, ugryzie, zobacz. No. Czapko. Czerwone, a później będzie się dusiło. Tak, czerwone. I te czerwone, tak. Patrzcie, jak super wygląda ta herbatka. Ja to jest twoje naczelnictwo, bo nie wiem, gdzie ci się spodoba, jak ten uderzy, żeby wymienić sobie. Nie. Nie, ale wiesz, że on jest, tak on nie jest. Ładniusie. No, mi się na przykład podobały, nie wiem jak tobie. No, więc jak coś, to możesz sobie wymienić, ale musisz też zobaczyć, czy dobry rok, to jest 44 i 2 trzecie. To ja mam...
Też takie z Adidasów. No. No to dobrze, musisz sobie zobaczyć, co nie, bo jak coś tu zawsze można wymienić. Tak, no ludzie. A jeszcze jest drugi prezent. Tylko jest w piwnicy, ale w piwnicy już jest teraz. No taki diabełek. No, to są. I tam wchodzisz do piwnicy, a Paula wciąż rzuca diabełkami. Czekolada. No, czekolada. To nigdy nie zabiera. To nie jest czekolada. Nie jest czekolada? Są skiety. Do, ja po zobaczeniu stwierdziłem, że może. Czekolada. Czekolada. Skarpetki! Wyjmij, zobaczmy jak wyglądają w środku. Ej, ale one są całe takie w takim wzorku, fajne. Ale świetne. Ale ja byłam że to jest czekolada. Ja to jak zobaczyłem, też tak myślałem. Ogólnie ci się podobają? Ja myślę, że fajne. Zrobiłaś to. To dla ciebie. Ty masz motor gamingowy z Diablo. Ja ogólnie tam powinien być wyhaftowany twój nick, w sensie Ciechom. Ale nie wiem. No właśnie musisz, jak będziesz otwierał, to chyba musisz to położyć. Jak coś to jest cały czarny, z takimi różkami, bo wybrałam właśnie taki, wiesz, takie ting ting. No, tak serio będzie wyglądało. Znaczy... Nie, jeszcze go wygląda. O! Podoba się? Fajnie. I co, gdzieś to składa? Masz tą poduchę. To tak rogi z niej wystają. Tak, że jak siedzisz, to wystają takie rogi. Miałbyś haft Ciechom, ale go nie widzę. Może jest z tyłu fotela, a jak nie, no to nie wiem. Taki szybki ten fotel. Chciałbyś takie fotele w Skodzie, co? Dorobany. To jest ogólnie taki, że możesz sobie go rozłożyć, możesz normalnie na nim leżeć i w ogóle. No. Jak go wygonisz z mieszkania, będzie mógł spać na klatce schodowej. Na fotelu. Ej, zarobiście. Fajnie. Powiem ci tylko tyle. A jeszcze mam dla ciebie podkładkę na myszkę. Uwali, może nie tak ostro, to co? Dobra. Szklane. O Jezu, to jest wielkie. Jakie słodkie. Może jakie gigantyczne. Jak rozmawialiśmy sobie z oka i to mówiłam, że tak jest super. Jak my to wszystko teraz do tobie przywieziemy? Mi się to twój problem. Jak pasażer będzie siedział, bo w sumie taki wiesz. Z przodu. No mam 1,60 m. No to praktycznie jest mojego wzrostu. Jezu, dziękuję bardzo. A my suwerenki teraz. A to będzie się słuchało prezentem. No. To dobrze. Matko Boska. Zasłużyliście w takim razie od Mikołaja na prezenty. No właśnie, nie zasłużyliśmy, więc ja nie wiem skąd się ich tyle wzięło. Ale dziękuję bardzo.